Czego uczy mnie Słowo Boże w liście Jakuba, pierwszy rozdział, 6 do 7 wersetu? Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr, tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. List Jakuba, pierwszy rozdział, 6 i 7 werset. Modlitwa bez wiary jest tematem tego wersetu. Prawdziwa wiara zanosi swój list na pocztę i tam go zostawia. Niewiara natomiast trzyma mocno róg koperty, a potem się dziwi, że odpowiedź nie nadchodzi. Nie wystarczy, że będziemy pisać piękne listy, jeśli ich nigdy nie wyślemy. Musimy je wypuścić z rąk i pozostawić na poczcie lub wrzucić do skrzynki pocztowej. Wiara oznacza oddać Bogu w modlitwie jakąś sprawę i ufać, że On się nią zajmie. W psalmie 37, werset 5 możemy przeczytać: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy nasze ciężary i troski składali na Niego, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 7 werset. Powinniśmy więc kompletnie Jemu je oddać. Pewien wierzący wyraził tę myśl w dość bezceremonialny sposób. Rzuć ten wór Bogu prosto pod nogi. Jeśli nasz ciężar zrzucimy na Boga, na Niego i pozostawimy przed tronem łaski Bożej, to czy będzie On mógł nas dalej przygniatać? Nie, chyba że zabierzemy Go ze sobą z powrotem. Ktoś kiedyś powiedział: jeżeli o mnie chodzi, testuję moje modlitwy następująco. Jeżeli jakąś sprawę przedłożyłem Bogu i mogę odejść przed Jego oblicza jak Hanna z wielką ulgą i radością, to jest to dla mnie potwierdzeniem, że modliłem się z wiarą. Jeśli jednak odchodzę z ciężarem, to jest to dowodem niewiary. Oczywiście to jest zawodne takie czucie, ale może być pewną wskazówką. Jeśli długo modlimy się o jakąś rzecz i cały czas nie otrzymujemy odpowiedzi, pojawia się niebezpieczeństwo, że niewiara weźmie górę i doprowadzi nas do zaniechania modlitwy. Jednak właśnie w tych momentach wiara powinna dominować i zamykać usta niewierze poprzez jeszcze intensywniejszą modlitwę. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. List Jakuba, 1 rozdział, 6 werset.